Plansza z logo Dolny Śląsk i logo Nie ma barier Dolny Śląsk oraz informacja, że audycja jest finansowana ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Na ekranie widać Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, po chwili dziewczyna poruszająca się o kulach. Pacjent przewożony na wózku, Szpital Marciniaka i napis Nie ma barier Dolny Śląsk. Przenosimy się do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Marciniaka przy ulicy Fieldorfa we Wrocławiu. Jest to jedna z kilku placówek na Dolnym Śląsku, gdzie będzie oferowana pomoc w ramach Dolnośląskiej Sieci Wsparcia. O szczegółach programu opowiedział Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dotyczy to osób, które doznają tak zwanej niepełnosprawności nagłej. To znaczy, że na przykład w wyniku choroby, w wyniku z wypadku komunikacyjnego, na przykład nie będą mogły już chodzić, ale to jest jedna tylko z rzeczy, która jest objęta tym wsparciem. I te osoby już w szpitalu będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów. Na ekranie widać wejście do Szpitala Specjalistycznego imienia Marciniaka we Wrocławiu. Program będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat przez organizacje pozarządowe w oparciu o szpitale marszałkowskie w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz we Wrocławiu. Na ten cel przeznaczono 1 000 000 zł ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. Pojawia się ujęcie z lotu ptaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W Legnicy jest to fundacja Moderna i pomaganie przez wspieranie. Podobnie w Jeleniej Górze mamy fundację o nazwie Nasza Fundacja, a we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu realizatorem jest Fundacja Moc Pomocy. Wsparcie oferowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Wsparcia będzie kompleksowe. Jak to będzie wyglądało w praktyce w przypadku Wrocławia i Wałbrzycha, opowiedział Rafał Mikołajczyk, prezes Fundacji Moc Pomocy. Program przewiduje wsparcie dla około 200 osób, które ulegają różnym wypadkom. Mogą to być wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, mogą to być nieszczęśliwe wypadki, ale również są to osoby, które ulegają po prostu danym jednostkom chorobowym. Ofiara wypadku komunikacyjnego będzie potrzebowała wsparcia prawnika, więc mamy udzielenie pomocy prawnika, a osoba na przykład po trudnej jednostce chorobowej, na przykład nowotwór, będzie potrzebowała więcej wsparcia psychologicznego. Więc będziemy w stanie, myślę, że w przybliżeniu 11-15 godzin udzielać wsparcia określonych specjalistów. Specjaliści będą dobierani według potrzeb pacjenta. Po wcześniejszej konsultacji z reha-menadżerem Fundacji Moc Pomocy Bartoszem Kaczmarkiem. Na ekranie widać pacjenta z kulami stojącego na korytarzu oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu Marciniaka we Wrocławiu. Ta pomoc polega przede wszystkim na ocenie, diagnozie potrzeb danego pacjenta, przygotowaniu indywidualnego planu działania, czyli takich poszczególnych kroków, które należy wykonać do tego, żeby wrócić do aktywności, do sprawności, ale oczywiście w swoim zespole mamy również prawników, mamy fizjoterapeutów, mamy psychologów, mamy również pielęgniarki i w zależności od potrzeb, które są ustalane na podstawie indywidualnego planu działania, taki specjalista będzie mógł pomóc każdemu pacjentowi. Jak zaznacza profesor Szymon Dragan, ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu, taka pomoc to jest coś, czego do tej pory brakowało pacjentom. Pojawia się ujęcie sali szpitalnej w szpitalu Marciniaka we Wrocławiu. Pacjenci, którzy nawet na najwyższym poziomie medycznym będą leczeni, często nie mają tej kontynuacji później. Musimy zdawać sobie sprawę, że oni w większości przypadków są w całkowicie nowej sytuacji życiowej, sytuacji, na którą się nie da przygotować. To jest taka sytuacja, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć, natomiast ta osoba z dnia na dzień musi sobie z nią poradzić. Artur Wieraszko, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala imienia Marciniaka we Wrocławiu, uważa, że wsparcie oferowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Wsparcia spowoduje, że pacjenci będą czuli się zaopiekowani i będą chcieli szybciej opuścić szpital. Ta rehabilitacja, to postępowanie, wdrażanie, przyspieszanie powrotu do społeczeństwa spowoduje, że ich napęd i chęć będzie dużo silniejszym, bo nie zostaną sami sobie, nie zostaną te rodziny same z tym pacjentem poszkodowanym, który wymaga naprawdę wielopłaszczyznowej opieki. To nie tylko rehabilitacja, tutaj jak wspomniał pan prezes, to także psychologowie i dla rodziny, i dla pacjenta, więc to są wszystko pomoce niezbędne
i mam nadzieję, że dzięki temu ci nasi pacjenci dużo wcześniej opuszczą szpital i wrócą do pracy na przykład. Łukasz Malinowski jest obecnie pacjentem szpitala imienia Marciniaka w Wrocławiu. 3 lata temu zachorował na martwicę jałową kości biodrowych. Do tej pory przeszedł już 2 operacje, podczas których wszczepiono mu endoprotezę, zarówno w lewej, jak i prawej nodze. Proces rehabilitacji w tym przypadku jest długi i wymagający. Pacjent mówi, że każde wsparcie jest bardzo cenne w kontekście powrotu do sprawności, zwłaszcza jeśli chodzi o zwykłe, codzienne czynności. Jak się mieszka samemu, to jest bardzo duży problem. Ja mieszkam na 4. piętrze, mam też, że tak powiem, zwierzaczki, z którymi trzeba wyjść, a no niestety po operacji i przed operacją no nie było takiej możliwości. Bez tej pomocy by było ciężko, chociażby nawet cokolwiek zrobić do jedzenia, czy zanieść do stołu, czy cokolwiek. A już nie mówię o takich błahostkach jak założenie skarpetki, bo to też jest bardzo ciężko, a jak po jakimś czasie już przychodzi to założenie skarpetki, to człowiek cieszy się naprawdę, jakby w totka wygrał. Przenosimy się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, gdzie porozmawiamy z jego dyrektorką Anną Płotnicką-Mieloch. Jest to kolejne miejsce, gdzie mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli skorzystać z programu Dolnośląska Sieć Wsparcia. Będziemy to realizować przy współpracy z 2 fundacjami, Fundacja Moderna i Fundacja Pomaganie przez Wspieranie. Te 2 fundacje skontaktowały się z nami w momencie, kiedy taki projekt został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski i w związku z tym, że widzieliśmy lukę, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami w przypadku daleko idącej niepełnosprawności, czyli przede wszystkim pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, ale również z pacjentów po udarach czy pacjentów onkologicznych, stwierdziliśmy, że taka pomoc jak najbardziej się przyda. Na ekranie widać uchylone drzwi i napis gabinet zabiegowy. Po chwili ujęcie z oddziału onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W przypadku pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pacjenci oraz ich rodziny będą mogli liczyć m.in. na wsparcie terapeutyczne, wsparcie prawne i pomoc fizjoterapeutyczną. Anna Banach, psycholożka i koordynatorka psychologów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, mówi, że do tej pory w ramach pobytu w szpitalu pacjenci również mogli skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, ale już po wyjściu ze szpitala musieli często szukać takiej pomocy na własną rękę. A w związku z tym, że fundacja będzie współpracować z nami, z naszymi pacjentami, to niejako będą trochę prowadzeni za rękę. Ułatwi to im życie, trochę pomoże ich przeprowadzić przez te najtrudniejsze okresy, no pomoc prawna też zapewni możliwości, jakie mają, tak? Bo często ludzie, kiedy doznają jakichś wypadków, to nawet nie wiedzą, co mają zrobić w pracy, z czego mogą skorzystać, jak to ma teraz wyglądać. Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zaznacza, że z Dolnośląskiej Sieci Wsparcia będą mogli także skorzystać pacjenci innych szpitali na Dolnym Śląsku, niekoniecznie tak zwanych marszałkowskich. Szpitale marszałkowskie to jest minimum i dlatego też ten apel informacja do wszystkich szpitali na Dolnym Śląsku, że jeżeli tacy pacjenci będą w tych szpitalach, mogą korzystać z tego wsparcia. Plansza z logo Dolny Śląsk i logo Nie ma barier Dolny Śląsk oraz informacja, że audycja jest finansowana ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Na ekranie widać Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, po chwili dziewczyna poruszająca się o kulach. Pacjent przewożony na wózku, szpital Marciniaka i napis Nie ma barier Dolny Śląsk.